Animani i wiele okazji do pomagania. Biorę dzisiaj nawet narzędzi, sposobów, pomysłów na to, jak można zbierać 1%. Na początek takie szybkie przypomnienie, czym w ogóle jest Pani Mani, skąd się wzięliśmy i, i, i co robimy, dlaczego istniejemy. Chcemy po prostu pomagać organizacjom społecznym, zbierać e, pieniądze i robimy to na różne sposoby. Oczywiście ten naj, najważniejszy sposób i ten, który można powiedzieć, że jest nowością. No, już dobry paru lat, ale cały czas dla wielu organizacji z nowością, czyli darowiznę od zakupu w internecie. W sumie 1% podatku działa bardzo podobnie, można by powiedzieć, bo to też jest tak, że to są pieniądze, które wasz darczyńca nie wyciąga z własnej kieszeni, a korzysta z tego podatku i który i tak musi zapłacić, korzysta z tego podatku i wskazuje, że ten 1% podatku ma trafić do waszej organizacji. Na początek mam do Was takie pytanie. Zdaję sobie sprawę, że pewnie jesteście z różnej wielkości organizacji i w różnych miejscach, w różnych obszarach działacie, ale mam do was takie jedno pytanie, i prosiłbym o odpowiedź. To ankieta jest anonimowa, ja w ogóle nie będę wiedział ani nikt inny tutaj, kto jak odpowiedział. Czy wiecie, ile procent waszego rocznego budżetu stanowi 1% podatku? Czy te pieniądze, które dostrzymujecie z 1% podatku, to jest duży kawałek waszego budżetu rocznego, czy to jest jakiś mniejszy kawałek? Jak bardzo jest to, jest to ważne i istotne dla was? Już 55% osób odpowiedziało. Tam jeszcze chwilkę. Brakuje opcji dla pierwszoroczniaków. Tak. No to chyba możesz jedynie wybrać tą opcję. Nie ma takiej wiedzy albo nie wiem. Niestety, faktycznie takiej opcji nie, nie, nie uwzględniłem. Ale ewentualnie możesz odpowiedzieć na bazie jakiegoś waszego planu, czyli ile chcielibyście zebrać, będziesz wiedziała, jaki to ma docelowo stanowić. Stanowić procent. Dobra, to tak to wygląda. Widzę, że w większości, no nie, tak w sumie jest tak na. Myślę, że to jest dobra wiadomość, że w większości organizacji nie stanowi to powyżej 50%, bo to daje pewnego rodzaju niezależność, że nie, nie, nie funkcjonujecie głównie w oparciu o 1% podatku ale widzę, że 25% odpowiedziało, że do 20% i 25%, że między 20 a 50% rocznego budżetu. No dobra, to myślę, że jest ważna informacja. Tak, na dobrą sprawę, jeśli na przykład nie odpowiedzieliście tutaj, albo chcecie sobie później to zweryfikować, myślę, że jest to hmm, o tyle ważna informacja, że to uświadamia, na ile istotny jest to kawałek, waszego działania i de facto ile też czasu docelowo powinniście spędzać wy jako cała organizacja powinniście spędzać nad zajmowaniem się tym tematem. 1% podatku na początek może takie najważniejsze terminy, najważniejsze informacje 1% podatku PIT, czyli personal income tax, czyli to jest podatek od osób fizycznych i to jest bardzo ważna informacja dlatego, że firmy, nie mówię tu o firmach jednoosobowych, o, o działalności gospodarczej, bo to de facto jest traktowane jako, jako osoba i jest to rozliczane w podatku PIT, ale firmy typu spółki ZOO nie mogą, póki co, choć wiem, że, że, że trwa taka, taka batalia o to, aby mogły, nie mogą odliczać 1%, to dotyczy tylko i wyłącznie osób, czyli ogólnie mówiąc Naszym celem są wszyscy obywatele, którzy rozliczają się osobiście z podatku PIT, czyli nie kierujemy się kompletnie do firm. Takie ważne terminy. Taki termin, nie wiem czy wielu z Was miało tego, tego świadomość, że pierwszym terminem rozliczenia PIT-u jest 28 lutego. Bo to jest termin dla rozliczenia podatku PIT dla osób, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu. Kto to jest ci ryczałtowcy? Ci ryczałtowcy to z jednej strony osoby, które na przykład pracują gdzieś na umowie o pracę, ale jednocześnie na przykład wynajmują jakieś mieszkanie, wynajem nieruchomości. To wynajem nieruchomości to jest 8,5% ryczałtu i osoby, które. Mimo tego, że pracują gdzieś na umowie o pracę, bądź na przykład prowadzą firmę i rozliczają się później z podatku jako osoby prywatne, to do 28 lutego składają PIT 28, jeśli dobrze pamiętam, yy, związany z właśnie z przychodem osiągniętym, który jest na ryczałcie. I przy okazji składania tego PIT-u również mogą wskazać organizacje, yy, mogą wskazać KRS i cel szczegółowy. Ile procent z tego, tego ma iść na, na wskazaną organizację? A tu jeszcze dodam, że jeśli chodzi o ryczałtowców, jest druga grupa, której jest coraz więcej, i pewnie po tych zmianach, które weszły z dniem 1 stycznia, będzie ta grupa jeszcze rosła, na przykład programiści. Programiści to jest grupa, która w sporej części rozlicza się właśnie na zasadzie. Na zasadzie ryczałtu. Także osoby, które prowadzą jak gdyby własną działalność programistyczną, również często rozliczają się jako, jako ryczałtowcy. Czyli termin mają do 28 lutego. Warto moim zdaniem o tym pamiętać. Kolejna rzecz to do 2 maja. Nie 30 kwietnia, bo 30 kwietnia to jest sobota, w związku z tym ten termin się przesuwa na poniedziałek, czyli do, do 2 maja. Jest obowiązek złożenia PIT-u 36 i innych PIT-ów z serii 30-37 i te wszystkie tam dodatki, załączniki i, i wszystkie dookoła. I to de facto jest większość, większość podatników w Polsce. Kolejny ważny termin do końca lipca wypłata z Urzędu Skarbowego 1% podatku i to jest termin dla wypłaty większości. Z naszego doświadczenia wiemy, że zdarza się później, że na przykład być może z powodu jakiejś korekty bądź z jakiegoś innego powodu, po tym 1 lipca też jakaś tam część środków z 1% również może trafić do, do organizacji, ale co do zasady, ta większa część jest wypłacana przez urzędy skarbowe do, do końca lipca. No i w przypadku, jeśli razem z nami działacie wokół 1% podatku, to od 15 listopada zaczyna się wypłata w akcji Fannie Money dla NGO, ale potem jeszcze będzie, będzie później. Jak poukładać proces? Proces, proces, proces. Proces pozyskania 1% podatku. De facto tyczy się to pewnie każdego innego procesu w organizacji. I tu na początek mamy po prostu to pytanie, tak? czyli Ile procent waszego budżetu stanowi 1% podatku? Dlatego, że tak jak powiedziałem też wcześniej, w zależności od tego, jak duży udział ten 1% podatku stanowi, albo w przypadku Magdy ma dopiero stanowić, to oczywiście nakład pracy powinien być adekwatny, chociaż w przypadku pewnie pierwszoroczniaków warto, żeby był większy. Adekwatny do tego, jakie, jaką część budżetu stanowi, stanowi właśnie 1% podatku. I takie drugie pytanie, które moim zdaniem warto sobie, warto sobie zadać, planując w ogóle te działania związane z 1%, to jaki to ma dla Was po, potencjał udział w kampanii, ale nie w skali takiego jednego roku, ale w skali właśnie kilku lat. Bo pamiętajmy o tym, że. To jest tak, że zaczynacie tą kampanię i w przyszłym roku będziecie, będziecie ją kontynuować, albo może podejmiecie decyzję, że nie będziecie jej kontynuować. Na dzień dzisiejszy pewnie jest duży znak zapytania, czy, czy, czy będzie warto, czy będzie to miało, to miało sens. W każdym razie kampania 1% podatku to nie tylko kampania o tym, że o pieniądzach, chociaż oczywiście głównie. Ale to jest kampania, przy okazji, również, przy okazji której również komunikujecie o waszej organizacji. Później, gdy przejdziemy do listy, listy zadań jednoprocentowca, tam będą takie elementy, które wam pokażą, w jaki sposób to się wszystko ze sobą łączy. I właśnie, żeby poukładać ten proces, konieczna jest świadomość, czym dysponujecie, jakimi zasobami. Osobowymi, jakim czasem dysponujecie i de facto ile godzin powinniście przeznaczać na działania wokół 1%. Oczywiście to jest tak, że w okresie przygotowania tych, tej pracy będzie więcej, czyli w danym miesiącu może się okazać, że mimo tego, że to jest 20% waszego budżetu, to w danym miesiącu 50% waszego czasu wszystkich osób w organizacji przeznaczycie. Na przygotowania 1%, ale z kolei gdzieś później, nie wiem, na przykład w marcu, czy tam w innych miesiącach, tego będzie bardzo, bardzo mało i nie będzie to wymagało aż tak dużego zaangażowania. Polecam sobie coś takiego policzyć, bo to daje taką świadomość, jaki, czym dysponujecie, czym dysponujecie, jeśli chodzi oczywiście o, o czas. O, o osoby. A druga rzecz, czy chcecie przeznaczyć jakiś budżet na reklamę, czy macie jakiś budżet, czy, czy zakładacie, że będziecie mieć budżet na reklamę bądź produkcję materiałów. Tutaj myślę głównie o, o, o druku, ale też przygotowanie e, jakiejś strony, na przykład jakiejś landing page jednoprocentowy, czy przygotowanie koncepcji kampanii, czy przygotowanie dowolnych innych, innych materiałów. Myślę, że warto. Taki budżet przemyśleć, czy to będzie reklama facebookowa, czy to będzie wydruk, czy to będzie dowolna inna forma, forma promocji, to, to warto się zastanowić, ile złotówek z budżetu możecie po prostu przeznaczyć na to na kampanię jeden, jedno, jednoprocentową. Taką Metodologią, która pomoże, może pomóc wam wyznaczyć, ile de facto to powinno być, czyli zakładając, że żyjemy w idealnym świecie, macie budżet i możecie go sobie elastycznie dopasować, to na, dla przykładu w, w firmach budżet na marketing wyznacza się na przykład na podstawie rocznego obrotu, czyli rocznego budżetu. Czyli jeśli firma załóżmy ma budżet milion złotych, to w zależności też od etapu, na którym jest firma, tak? czyli czy ona już istnieje ileś tam na rynku, lat na rynku, czy jest w fazie silnego wzrostu i musi mieć te nakłady więcej, jest to między 8 a 12%. Tak? Czyli jeśli ma milion złotych, to powinna wydać ee, e, szybko, e, szybko licząc między 80 a 120 tysięcy na marketing, i w ten sposób możecie sobie dopasować, czyli skoro. 1% podatku stanowi u was na przykład, nie wiem, będzie to 20 tysięcy złotych, no to jeśli przyjmiecie 10%, to macie 2000 złotych, które warto wydać. Czy, czy budżet taki powinien odpowiadać mniej więcej temu, co my jesteście w, stanie, jesteście w stanie pozyskać. Moim zdaniem warto to odnieść do tego, ile wam przynosi 1%, bądź ile zakładacie, że przyniesie wam 1%, a nie do budżetu całej organizacji. Bo wiadomo, że budżet całej organizacji może być dużo, dużo wyższy, i wtedy te nakłady na 1% byłoby w nieuzasadniony sposób wysokie. Tak? Czyli przeznaczylibyście na przykład 15 tysięcy na działania, które przyniosą wam 20 tysięcy, to może się do końca no, po prostu finansowo nie spinać. Proces. Proces to jest właśnie to takie fajne, fajne słowo, modne, a to de facto to ciąg następujących po sobie działań, czyli co po kolei powinno być wykonane, żeby dany cel, cel osiągnąć i ten cel jest dwuwymiarowy. Jeden cel to jest oczywiście finansowy, żeby z tego 1% podatku jak najwięcej pieniędzy wpłynęło do Waszych organizacji, Drugi cel jest, jest celem komunikacyjnym, że w ten sposób docieracie do waszych przyjaciół, waszej organizacji, do waszych darczyńców, docieracie z komunikatem o tym, co robicie, po co w ogóle powstaliście i co udało wam się, co udało wam się osiągnąć. Zagrożenia związane z jednym procentem podatku, bo jest ich sporo. A od jakiegoś czasu naszym głównym zagrożeniem jednoprocentowym jest ten automatycznie wypełniony PIT i jednocześnie automatycznie wypełnione dane KRS i celu, w tym, co pojawia się na podatki go.pl. Tak 15 lutego 15 lutego dla każdego podatnika w Polsce taki automatycznie wypełniony PIT pojawi się w systemie. Podatki GOF.pl czy tam Urząd Skarbowy, bo tam są różne adresy, ale generalnie podatki GOF.pl i to jest pewnego rodzaju zagrożenie związane z kilkoma rzeczami. Raz, że ten, jeśli ktoś w zeszłym roku podał KRS i cel, nieważne w jaki sposób, czyli jeśli ktoś na przykład składał w formie papierowej albo poprzez jakiś inny program KRS i cel, i wskazywał 1% podatku, to w tym automatycznym picie dane z zeszłego roku zostaną zaciągnięte. Tak przynajmniej było w roku poprzednim, a zakładam, że teraz będzie, będzie analogicznie. Czyli może to być sytuacja, że ktoś nie zwróci na to uwagi, jakie tam numerki są wpisane, i po prostu automatycznie to zatwierdzi, nie, nie zweryfikuje tego. I być może środki trafią do organizacji, do której sam podatnik nie chciał w tym roku przekazywać pieniędzy. Druga rzecz to jest to automatyczne składanie PIT. Czyli jeśli ktoś ma bardzo proste, bardzo proste przychody, czyli pracuje tylko i wyłącznie na, na zasadzie umowy o pracę, nie rozlicza się na przykład z, z małżonkiem. Nie posiada dzieci, czyli nie ma jakichś ulg, które mógłby zastosować do obniżenia do obniżenia podatku, to tak naprawdę może machnąć ręką na złożenie pitu. Bo automatycznie 30 kwietnia, tego, tego nie, nie byłem w stanie sprawdzić, czy 30 kwietnia, czy, czy 2 maja to ten, ten termin mija, ale jeśli ktoś sam z siebie nie złoży w terminie pitu, to, on zostań, to ten, który został automatycznie przygotowany, zostanie automatycznie złożony do urzędu skarbowych. Czyli wiele osób, które mają bardzo prostą sytuację podatkową, po prostu może i ta świadomość rośnie dla nas, dla organizacji społecznych, niestety rośnie, że mogą po prostu machnąć ręką, bo ten ich PIT wypełni się automatycznie, zostanie złożony, nic tak na dobrą sprawę nie będą, nie będą musieli. Nie będą musieli robić. I oczywiście jest to ułatwienie życia dla naszych darczyńców, dla naszych wspierających. I to jest w pewien sposób zrozumiałe. I ułatwienie życia, czy czasami gdzieś jest to, e, można powiedzieć, e, brak przekazania jednego procentu, może wynikać po prostu z lenistwa, bo jeśli muszę coś zrobić, wpisać ten KRS i cel. To muszę mieć odpowiednią motywację. A takie ułatwienie czy automatyzacje pomagają, pozwalają, powodują, tak, na dobrą sprawę, że, że skoro nie muszę czegoś robić, no to nie mam motywacji, tak? Bo co innego, jak wszyscy i tak musieli ręcznie wypisywać te pity, więc skoro mam i tak mnóstwo z tym roboty, więc wpisanie tego KRS-u i celu to był. Jeden z, ze 150 elementów czy komórek, które trzeba było wypełnić. A w tym momencie sytuacja wygląda w ten sposób, że ja nie muszę nic robić i wpisanie KRS-u i celu jest tylko i wyłącznie jednym elementem, który muszę zrobić, żeby ten 1% trafił. Czyli coraz ważniejsze staje się dobre uargumentowanie, dlaczego ten 1% powinien trafić do Waszej organizacji. O tym będzie też później. Kolejne zagrożenia to oczywiście programy księgowych i to programy księgowych, o których czasami nawet podatnicy nie mają świadomości. Tak? I warto w komunikacji jednoprocentowej również taką rzecz uświadamiać. Tak? Jest wielu księgowych, którzy korzystają z gotowych programów do wypełniania pitów, ale coś za coś, tak? czyli ten gotowy program ma po prostu zaszyty na stały numer KRS, i cel, i jeśli ten księgowy dla kogoś, na, na zlecenie podatnika, po prostu przygotowuje takie rozliczenie, to ten podatnik, jeśli nie wie, że powinien zwrócić na to uwagę, to może nawet nie zobaczyć, że tam jest wpisany KRS dowolnej innej, dowolnej innej organizacji, czy organizacji, która po prostu albo dostarczyła, albo współpracuje z danym księgowym, jeśli chodzi właśnie o 1% podatku. Z drugiej strony każde zagrożenie jest też szansą, więc jeśli macie wśród swoich darczyńców albo przyjaciół, albo znajomych księgowych, którzy zajmują się również rozliczeniem PIT, być może jesteście w stanie z nimi porozmawiać, czy w ramach wsparcia waszej organizacji są w stanie dla osób, które na przykład nie zadeklarują innej organizacji, podać właśnie KRS waszych Wasz, wasz KRS, aby, czy Wasz cel, żeby 1% trafił właśnie do Was. Bo z każdym zagrożeniem wiążą się też szanse. Tutaj ja widzę właśnie, że to jest taka szansa dla Was. No i z takim zagrożeniem no wieloletnim, ale mam takie wrażenie, że coraz bardziej aktualnym albo może coraz bardziej jesteśmy tego świadomi, że 1% podatku, który powstał naście lat temu z bardzo fajnymi założeniami, stoi w konflikcie interesów z rządem, tak? Czyli tak de facto budżet państwa ten 1% podatku składa się również na budżet państwa. I mówiąc w skrócie, im mniej 1% trafi do organizacji społecznych, tym więcej zostanie w budżecie państwa. Myślę, że warto mieć tą świadomość tego właśnie konfliktu interesów. W związku z tym, to automatyczne wypełnienie PITU, jak również dosyć trudne znalezienie informacji o tym, właśnie w tym systemie podatki PL gdzie wpisać ten KRS i cel, wynika moim zdaniem z właśnie konfliktu interesów pomiędzy tym, co mają zrobić organizacje społeczne. A budżetem, budżetem państwa. I to tyle, jeśli chodzi o zagrożenia. Czy coś jeszcze byście do tych zagrożeń dodali? Może osoby bardziej doświadczone w 1% coś tutaj się podzielą swoją, um, swoją, swoim doświadczeniem? Jakie jeszcze zagrożenia gdzieś spotkaliście po drodze, jeśli chodzi o 1%? Rzucam um, temat. Jeśli coś Wam przyjdzie do głowy, to jeszcze czas na, na pytania i na takie, tak, takie podzielenie się wiedzą będzie. A teraz przejdźmy do tych narzędzi jednoprocentowców, czyli co może Wam pomóc zbierać 1% podatku. Widget Funny money, ja Wam za chwilę pokażę, w jaki sposób on działa i jak może Wam pomóc. Materiały 1%, 1 podatku, też dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji, które mają założone konto na, na Funny Money. Przypominajka Funny money, to jest w sumie temat do dyskusji dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu. No i oczywiście lista zadań. W sumie powinienem tą listę zadań postawić pewnie na początku, no ale że zaprezentuję ją na końcu, to taka jest kolejność. Widget Funimani. Widget, dodatek do strony internetowej. To jest takie bardzo proste narzędzie, które stworzyliśmy już z 5-6 lat temu i po prostu umożliwia odpalenie różnych takich dodatków właśnie na stronie organizacji. Ja to od razu wejdę na to demo ja już wcześniej kliknąłem i dlatego to miałem ukryte, ale z, jedną z funkcji, bo są, jest funkcja pokazywania widgetów Animani, jest funkcja 1% oraz płatności Pay. Ja skupiam się na tej jednoprocentowej. Jedną z funkcji z tego widgetu jest dodanie do strony takiego właśnie paska. Tutaj ten widzicie, ten zielony pasek do góry. I ten zielony pasek jest właśnie takim paskiem informacyjnym. Podaruj nam 1% podatku, wypełnij PIT. Czyli to jest dodatek do waszej strony, który będzie komunikował każdemu, kto wchodzi na waszą stronę, właśnie o tym, że może wam przekazać 1% podatku. W momencie, gdy jest to zainstalowane na całej stronie, to nieważne, czy ktoś wejdzie na waszą stronę główną, czy na stronę z jakimś artykułem, czy na jakieś aktualności, to zobaczy tą informację. Jak to działa, tak dokładniej, to w sumie możecie wybrać sposób funkcjonowania tego. Ja zalecam tak zwany splash screen. Splash screen to jest coś, co zasłania całą stronę. Być może jest to denerwujące, ale nie zmienia faktu, że skuteczne. Czyli możecie po prostu zrobić swoje zdjęcie, wpisać swoją treść, podesłać, swoje, podpiąć swojego linka. I ktoś, kto wchodzi na stronę, na nieważne jaką podstronę waszej strony, zobaczy taki, taki ekran komunikujący o 1% podatku. Można tutaj kliknąć nie dziękuję, wtedy co się chowa w formie takiego paseczka do góry. A możecie też wybrać w panelu organizacji na, na FaniMani, możecie wybrać też, że domyślnie pojawi się to w formie takiego paska i dopiero po kliknięciu w ten pasek pojawi się ten komunikat i po kliknięciu w wypełnij PIT, tu akurat jest przejście do do pitaxa. Ale może to być przejście do dowolnego, nie wiem, pod strony u Was, gdzie macie więcej informacji na temat akcji jednoprocentowej, czy do strony jakiejś kampanii jednoprocentowej, którą prowadzicie. Takie narzędzie, które, które po prostu będzie wzmacniało ten przekaz na temat jednego procenta podatku. W panelu organizacji na Fanimani możecie dostosować sobie kolorystykę, możecie zmienić sobie treść tych, tych elementów, możecie sobie zmienić zdjęcie, tam jest kilka zdjęć domyślnych do wyboru. Ale możecie też wstawić swoje własne, swoje własne zdjęcie. Tą treść możecie w pełni edytować. Także zachęcam Was do tego, żeby coś takiego na waszej stronie uruchomić. I biorąc pod uwagę fakt rozliczenia ryczałtowców, co pewnie zacznie się od 15 lutego do końca lutego, będzie szczyt tej, tej pierwszej fali rozliczeń. Warto zrobić już teraz, czy też zaplanować to gdzieś tam na początek, na początek lutego. Więcej o widżecie Fanimani, jak go zainstalować, e, znajdziecie też na pomoc, pomoc funny money, funny money .pl. Tutaj dla organizacji y, jest plugin WordPress i widżet Fanimani. To tutaj znajdziecie informacje, jak go zainstalować i e, jak z niego korzystać. Ok, pierwsze narzędzie y, za nami, y, czyli widget Fanimani. Kolejne narzędzie, które, z którego możecie dowolnie korzystać, wystarczy za, założyć, jeśli jeszcze nie macie, to założyć konto organizacji na Fanani, dodać logotyp i w tym momencie możecie, możecie pobierać różnego rodzaju materiały. Wybierzemy sobie kategorię 1% podatku. I te materiały są automatycznie z waszym logotypem, z waszym e, e, numerem KRS. Ja tutaj kliknę na przykład generuj grafikę z logo. I od razu to otworzę. A, otworzyło się na innym ekranie, ale już to mamy. No i tutaj mam taką gotową graficzkę. Tutaj oczywiście ten numer KRS jest pusty, dlatego że on wymaga po prostu wypełnienia. Ten numer KRS należy wypełnić. Na, na Fanimani w zakładce w zakładce 1%. Ja tutaj może wejdę na jakąś organizację testową, tutaj jest zakładka 1% podatku, jest widget, są materiały graficzne, ale ważne jest to, żeby właśnie tutaj uzupełnić te dane. Czyli po zalogowaniu się na Fanimani w zakładce 1%, możecie tutaj te dane uzupełnić. Zaznaczyć, czy macie status OPP, oraz wpisać tutaj, wpisać tutaj numer KRS oraz cel, cel szczegółowy, jeśli jest, jeśli jest potrzebny. I wtedy te dane są używane właśnie do generowania materiałów, które pokazałem wcześniej. Tu z tych materiałów taką, taką moim zdaniem fajną rzeczą jest, jest film z waszym logotypem, tam na tym filmie jest takie fajne hasło, twój 1% podatku nie leci gdzieś w kosmos, pomaga tutaj na Ziemi, tam jest taka, taki, taki motyw y, troszeczkę jak z, gwiezd, z Gwiezdnych Wojen, myślę, że ciekawy film, który warto, y, warto właśnie w tej akcji 1%, 1 y, też wykorzystać. I to są gotowe materiały, czyli to jest druga rzecz, jeśli chodzi o narzędzia. Kolejna rzecz to tak na dobrą sprawę pomysł, który przyszedł nam do głowy i zastanawiamy się, czego, go wprowadzić. Pytanie do Was, co, co o tym myślicie? Jeśli korzystacie z Faniemani, to pewnie promujecie przypominajkę, czyli dodatek do przeglądarki internetowej. I nie niewykluczone, że wasi darczyńcy, którzy wspierają was, może jest ich 10, może 100, może, może więcej, mają po prostu to zainstalowane u siebie na komputerze. I oczywiście, jak ktoś wchodzi na stronę sklepu, no to pojawia mu się aktywuj darowizny. Ale pomyśleliśmy, że możemy. Dodać taką funkcję, że jak ktoś będzie szukał na przykład informacji o 1% podatku, albo wejdzie na stronę, która jest związana z 1% podatku, no to pojawi mu się taka albo w takiej formie, czyli w formie takiego małego tutaj małego tutaj na dole kleksika, albo w innej formie, tutaj jesteśmy otwarci, informacja przekaż 1% podatku, czyli żeby ten wasz. Wspierający i wasz darczyńca miał pod ręką informację, nazwę, KRS i cel szczegółowy. Czyli to miałoby tylko i wyłącznie funkcję tak, tak zakładamy, że miałoby to tylko i wyłącznie funkcję informacyjną czyli jeśli ktoś będzie w procesie wypełniania, wypełniania PIT-u bądź szukania informacji związanych z rozliczeniem, żeby tą informację mu przypominać, żeby, ten, żeby informacja o tym jednym procencie, który ma trafić do waszej organizacji, cały czas gdzieś tam się pojawiała. Jak już 80 lat temu pisał Caldini, powtarzanie to jest technika perswazyjna. Co, co, o, tym, co o tym myślicie? Czy coś takiego chcielibyście? Chcielibyście uruchomić. Widzę, że, są do, że, że, to, że to dobry pomysł, że, że, że super. No dobrze, to ja myślę, że będziemy tutaj dalej kuć żelazo póki, póki gorące. Zakładam, że podstawową funkcją przypominajki, i to się nie zmieni, jest aktywowanie darowizny w momencie robienia zakupów. I nie chcemy, żeby to ze sobą jak gdyby kolidowało, tak? Dlatego pomysł jest taki, żeby to się pojawiało tylko i wyłącznie w sytuacji takiej, że ktoś jest z myśli, że jakby z tego, z tego, co ktoś szuka, albo ze strony, na której jest, wynika jasno, że jest w procesie podatkowym, w procesie pitowym, i to jest moment, w którym warto mu o tym, o tym, o tym przypomnieć. Także taki mamy na no to pomysł. I teraz jeszcze w zasadzie mam jeszcze jedno pytanie z tym związane. Czy czujecie potrzebę tego, żeby samodzielnie to uruchomić w panelu organizacji na Fanimani, kliknąć uruchom przypominajce 1% czy waszym zdaniem powinno być to domyślne po prostu bez konieczności waszego działania, angażowania się w yy, klikanie w panelu na Fanimani? To takie pytanie pomocnicze, dodatkowe, domyślne. Mhm. Przeznaczenie OPP domyślne. Prościej będzie, jak to będzie domyślne. No tak. Ułatwia, ułatwiamy sobie życie, o którym wspominałem gdzieś tam, gdzieś tam wcześniej, ułatwianie życia, tak to jest to. Jest to. Ja w międzyczasie jeszcze rzucę okiem, czy są, są powiedzieć jakieś. Komentarze na, na Facebooku, ale chyba jeszcze komentarze na Facebooku nie widzę. Cieszę się, że są te komentarze na Facebooku. Jakiś taki nie Facebookowy jestem. Gdzie one, gdzie one są? Nie widzę ich. To lecimy dalej. Cieszę się, że to potyka się z Waszym aplauzem, aprobatą. No, wracając do drugiego slajdu dzisiejszej prezentacji, czyli do naszej misji, staramy się na różne sposoby gdzieś wspierać organizację w tym, żeby. Po prostu miały pieniądze na, na, na działania. Zwłaszcza, że z tymi pieniędzmi, moim zdaniem, dla organizacji jest coraz trudniej. Justyna zapytała, czy jest to bezpłatna opcja. Tak, zakładam, że to będzie bezpłatna opcja. To, to jak gdyby wymaga trochę działań programistycznych po naszej stronie. No, będziemy to uruchamiać w tym momencie pewnie dla wszystkich organizacji. Tak, to będzie bezpłatna opcja, oczywiście pod warunkiem, że macie konto na, na FaniMani. No i oczywiście też im więcej przypominajek będzie wśród Waszych wspierających i darczyńców, tym też ta informacja dotycząca 1% podatku dotrze do, do, do większej liczby, i też będzie się częściej wyświetlać, bo wracam tutaj do powtarzania jako techniki perswazyjnej. Dobra. Lista zadań jednoprocentowca, czyli to, co, to, co dzisiaj, dzisiaj ma premierę, w sumie miało premierę niecałą godzinę, godzinę temu w miejscu, którym Wam nie powiem, za chwilę Wam powiem. Znaczy, no, najpierw Wam pokażę, a potem Wam powiem. Dobra. O, lista zadań jednoprocentowca. Co to w ogóle jest? ta lista zadań jednoprocentowca to jest co są zebrane działania podzielone na dwie kategorie przygotowanie akcji 1% oraz przeprowadzenie akcji 1% rzeczy które warto zwrócić uwagę to nie jest tak że jest to coś co jest nie wiem 100% kompletne albo że wszystko się z tego sprawdzi w waszej organizacji ale chciałbym żebyście traktowali to po prostu jako taki przykład jako inspirację Dlatego jest to robione w formie dokumentu, który możecie sobie później skopiować, usunąć niektóre rzeczy, dopisać inne rzeczy, przemyśleć różne rzeczy. To jest narzędzie, które ma pomóc ogarnąć też zadania, wszystkie, które są związane z przygotowaniem akcji, właśnie jednoprocentowej. I tutaj, tak na dobrą sprawę, na tej liście zaczynamy też od takich pytań. Powiedziałbym, że podstawowych, tak, czyli dlaczego ktoś chciałby nas wesprzeć, nas w sensie was jako, jako organizację, bo to są informacje, które i tak musicie zebrać, po to, żeby później przeprowadzić komunikację. Kolejny, kolejny krok na tej liście to jest koncepcja komunikacji. Czyli zanim przejdziecie do realizacji, to trzeba wypracować jakąś koncepcję. I te koncepcje komunikacji to jest. Albo proste, proste hasło, które będzie przyświecało, albo być może jakiś motyw graficzny. Tutaj zebrałem takie rzeczy, które gdzieś znalazłem w internetach, czyli pomysły 1% podatku, 100% dobra, albo 1% podatku na walkę z i tu wstawiacie, wstawiacie, wstawiacie coś, z czym walczycie. 1% podatku zmieni los. Na przykład, jakiejś grupy ludzi, której, której pomagacie. Także wypracowanie, wypracowanie koncepcji, zdjęcie czy motyw graficzny, który będzie wykorzystywany, który będzie towarzyszyć wszystkim, wszystkim waszym materiałom jednoprocentowym. Przy, przy postaniu tej listy pomagała mi Olga Janaszek, spodaj dalej, dlatego ja zostawiłem tutaj w takiej formie jej, jej komentarze. I ja zachęcam was do tego, jak będziecie mieć ten dokument już, żeby też dodawać komentarze. On będzie udostępniony w takiej formie, że można dodawać też swoje komentarze. No, tutaj tak Olga zwróciła uwagę na to, że jeśli na zdjęciu są konkretne osoby, to trzeba pamiętać, żeby mieć zgodę na wykorzystanie wizerunków do celów kampanii jednoprocentowej. To jest jak gdyby ważne zgoda na wykorzystanie wizerunku do określonych celów czyli do celów kampanii Jedno, jednoprocentowej. Dalej, kolejny, kolejny krok w, w, na etapie przygotowania to materiały do komunikacji. Tak? Czyli, co jest potrzebne do komunikacji? Na początek warto stworzyć taki jeden dokument, który będzie zawierał ogólne informacje na temat komunikacji, czyli jakie hasła, jakie treści, bo potem, tak na dobrą sprawę, w zależności od tego, czy piszecie długi artykuł do prasy, czy wrzucacie krótką zajawkę na Facebooka, de facto źródłem do tych, dwóch, do tych dwóch rzeczy może być jeden, ten sam dokument, który warto opracować po prostu na samym początku. I tutaj, tak na dobrą sprawę, przechodzimy przez to, że, że, że możecie, zrobić, możecie zrobić materiały na różne miejsca. Ja tutaj dopiszę, bo nie dopisałem. Widget do money. I o, właśnie, w nawiasie. O, znak zapytania chciałem postawić później. E, tak. E, treści, materiały zachęcające darczyńców, aby przekazali informację dalej do kolejnych osób. To jest taka rzecz, którą moim zdaniem warto wykorzystywać, czyli żeby oprócz tego, że kierujecie komunikację bezpośrednio do waszych darczyńców, czyli słuchaj, Michał, podaruj nam 1% podatku. To możecie również komunikować: słuchaj, Michał, dziękujemy za Twój 1% podatku. Prosimy Cię, pomóż nam działać, wysyłając informacje o 1% do swoich znajomych. Czyli skorzystajcie z, z kontaktów, które macie, z Waszych przyjaciół i darczyńców, po to, żeby przekazać informacje informację dalej. I w tym momencie macie, tak na dobrą sprawę, takich ambasadorów, którzy. W imieniu waszej organizacji, tak na dobrą sprawę, zadbają, czy pomogą wam pozyskiwać ten 1% podatku. Tak, ja wam, jak skończę omawiać, jak skończę omawiać, to no wam powiem, gdzie jest link do, do wszystkiego, wam to, wam to pokażę. Co można komunikować? No, tutaj, takie pewnie podstawowe informacje, typu wyniki, czyli co osiągnęliście. W, co ciągnęliście, co zrobiliście dzięki pieniądzom z 1% podatku w poprzednim roku. Nie dotyczy to Magdy, która to jest, dla których jest to akcja pierwszy raz, ale w tym momencie możecie powiedzieć, co osiągnęliście generalnie jako organizacja i co możecie więcej zrobić dzięki właśnie pieniądzom z jednego z jednego procenta. I tutaj Olga też podrzuciła taki pomysł, że warto, może warto przygotować krótką historię wybranego podopiecznego, którego życie się zmieniło, co osiągnił, jakie, jakie marzenie mógł zrealizować dzięki jednego, dzięki właśnie tym, tym, tym pieniądzom z 1% podatku, albo jaki projekt zrealizowaliście? Czy był to jakiś remont, czy na przykład zakup samochodu dla organizacji dowożenia podopiecznych, czy jeszcze cokolwiek. Innego. Tu myślę, że taka fajna podpowiedź ze strony Olgi: to warto pokazać efekty przed i po. Czyli, jeśli macie zdjęcia, nie wiem, budynku przed remontem, budynek po remoncie i gdzieś, tak na dobrą sprawę, pomiędzy tym ten 1% podatku, który umożliwił albo dołożył się do tego, żeby ten efekt osiągnąć. Tutaj macie taką, taką listę, właśnie co można komunikować. I tu są bardzo, bardzo różne informacje, bo na przykład można komunikować instrukcje, czyli jak wypełnić pit. Oczywiście możecie wybrać sobie na przykład jeden z wybranych pitów, albo możecie nagrać wideo, jak się to robi na tym serwisie rządowym. No tutaj, tak na dobrą sprawę, jak przejrzycie sobie tą listę, to podejrzewam, że Różne inne rzeczy też wpadną wam do, do głowy. Nagrać i udostępnić filmy pokazujące, na przykład, właśnie wypełnienie najpopularniejszego formularza pit 36 Teraz padło mi do głowy, być może to wam w jakiś sposób pomoże, że moglibyście, może, nagrać film z taką księgową, z którą współpracujecie, czyli z jednej strony. Możecie wykorzystać to do 1% podatku, bo będziecie na, tej, na tym filmie pokazywać instrukcje, jak, gdzie wpisać te dane do KRS-u oraz na przykład ta księgowa powie, czyli da wartość waszym darczyńcom. Powie na przykład ważne informacje, których warto pamiętać przy wypełnianiu PIT-u, a dodatkowo oczywiście będzie o tym KRS-ie, a z drugiej strony. To będzie też materiał promocyjny dla tej księgowej. Tak przyszedł mi do głowy filmik, który można by właśnie y, zrobić, który mógłby służyć jako po prostu narzędzie komunikujące o 1% podatku. Na zakończeniu takie fi, takiego filmu, czy na przykład na stałe w jakiejś formie, na takim filmie można dodać, właśnie, przekaż nam 1% podatku, numer KRS, y, czy cel szcze, y, szczegółowy. I to też jest jak gdyby narzędzie do tego, żeby, żeby y, komunikować. No, i oczywiście tutaj są gotowe materiały, które też mogą być, te właśnie materiały, które Wam przed chwilą pokazywałem, które mogą być dla Was inspiracją. Druga, druga część tego dokumentu to jest plan działania, i tu jest z podziałem na miesiące. Taki plan, co w danych miesiącach zrobić, co w danych miesiącach przygotować. Generalnie styczeń, luty to jest taki czas przygotowania, chociaż pewne materiały można przygotowywać też później, jak gdyby po drodze, ale to, tą bazę, tą koncepcję komunikacji, te podstawowe materiały, czy chociażby zrobienie listy materiałów, jakie potrzebujecie, czyli na przykład potrzebujemy filmik na YouTube, który mówi o tym wywiad z naszym podopiecznym, nie wiem, Michałem. Dzisiaj Michał jest imieniem dnia. Z naszym podopiecznym Michałem o realizacji jego marzenia. Że potrzebujecie na przykład projekt ulotki do rozdawania albo, nie wiem, banner na stronę internetową, że potrzebujecie zainstalować widget Animali na stronie. Warto taką listę po prostu sobie rozbudować i po kolei właśnie w kolejnych miesiącach to robić. Styczeń no to przygotowanie tych materiałów i koncepcji, przygotowanie planu komunikacji na kolejne uwaga, tygodnie. Ja tutaj porządkowo wpisałem miesiące. Olga mnie skorygowała, myślę, że słusznie, na tygodnie. Dlaczego? Dlatego, że z perspektywy tygodnia łatwiej rzeczy zrealizować. Czyli jak popatrzycie, czy pomyślicie o tym, ile macie do zrobienia w ciągu miesiąca, to automatycznie gdzieś tam się pojawia, yy, gdzieś tam się pojawia, czy może się pojawić efekt przerażenia, że jest tego dużo. Ale w momencie, gdy podzielicie sobie ten plan komunikacji, plan rzeczy do zrobienia na kolejne tygodnie, łatwiej jest takie rzeczy przełknąć. Nawet jeśli coś Wam się przesunie z jednego tygodnia na kolejny tydzień, to będzie to mniejszy ból niż w przypadku, gdy coś się przesunie z miesiąca na kolejny miesiąc, bo nie wykluczono, że z jednego miesiąca przesuwacie coś, z początku miesiąca przesunie Wam się dopiero na kolejny miesiąc, a nie na kolejny, kolejny tydzień. Dlatego praca na takiej liście tygodniowej jest, jest bardziej, bardziej skuteczna, bardziej efektywna. Dodatkowo, tu Wam podpowiem taki, 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 nie wiem, czy to nazwać, trik, czy taki sposób, że jeśli macie zadanie, które przesuwacie z poprzedniego tygodnia, i na przykład zdarzy się, że przesuwacie je po raz drugi no, albo trzeci, to warto się zastanowić, czy w ogóle warto je realizować, bo być może ono spadło na sam koniec listy i nie zostało zrobione, dlatego że z czasem okazało się, że nie warto tego robić. Dlatego ta lista tygodniowa tym bardziej jest, jest fajnym rozwiązaniem, bo ona pomoże właśnie w, w tym, żeby, żeby weryfikować na bieżąco, z tygodnia na tydzień, weryfikować, co jest zrobione, co zostało jeszcze do zrobienia. I tutaj, już oczywiście, to jest propozycja, to możecie sobie zweryfikować, że, na, że na przykład, w lutym komunikacja 1% podatku do ryczałtowców. I że dwa razy w tygodniu w mediach społecznościowych, że dwa razy w miesiącu e-mail, newsletter, indywidualne, spersonalizowane wiadomości do kluczowych darczyńców. Możecie, jeśli czujecie potrzebę, możecie robić to trzy, cztery, pięć razy w, w miesiącu. Oczywiście gdzieś trzeba wyważyć, że jak za dużo będzie maili, no to właśnie darczyńcy klikną, wypisze się, albo wręcz napiszą do Was, że już macie przestać do nich pisać. Więc trzeba to oczywiście wyważyć, ale. To jest otwarta lista, żebyście mogli ją sobie tutaj modyfikować. I tutaj jeszcze na zakończenie maj, czyli po 2 maja, czyli jak już minie ten termin. Warto podziękować wszystkim darczyńcom za to, że pamiętali o was, że przekazali wam 1% podatku. Mimo tego, że jeszcze wtedy nie będziecie mieć informacji, ile tego jest, ile osób to zrobiło. Ale to jest moment, który możecie powiedzieć słuchajcie, skończyły się rozliczenia. Dziękujemy, że, was, że o nas pamiętaliście. A być może okaże się, że dot dotrze ta informacja do kogoś, kto o was nie pamiętał. I będziecie mieć powód do rozmowy z daną osobą. Tutaj Olga dorzuciła też, że tutaj warto wspomnieć, że pieniądze z Urzędu Skarbowego wpłyną do końca. Olga napisała, że do końca sierpnia. Wydaje mi się, że do końca lipca to jest. Zatem realizację wszystkich zaplanowanych działań rozpoczniemy właśnie wtedy. Tak, to myślę, że to też jest warte do po prostu dodania, że z jednej strony dziękujemy, z drugiej strony pieniądze będziemy, będziemy mieć dopiero w, tam, w sierpniu, czy, czy we wrześniu i wtedy realizujemy takie i takie rzeczy dzięki tym środkom zrealizujemy. I tutaj jest taka generalna kategoria po okresie 1%, czyli gdzieś tam później, czyli początek sierpnia, wrzesień, październik cały czas tą komunikację jednego procenta warto podtrzymać i komunikować właśnie o tym, co zrobiliście dzięki pieniądzom jednoprocentowym. I to jest właśnie tam komunikat o tym, co zrobiliście, albo co właśnie w tej chwili robicie. Gdzie jest ten dokument? Już skończyłem omawiać. Dziękuję bardzo za cierpliwość, ale jak pewnie macie świadomość, zrobiłem to celowo, żeby nie było sytuacji, że ja, ja mówię, a Wy już klikacie. Tak, zrobiłem to z premedytacją, fanimani.pl łamane przez blog, tam możecie sobie kliknąć pierwszy wpis i tutaj macie link do dokumentu. Zobacz listę zadań jednoprocentowca. Jeśli ktoś z Was korzysta z Google'a, to automatycznie może kliknąć sobie tutaj skopiuj dokument i to jest link, który, który spowoduje, że, że ten dokument zostanie skopiowany. Tak naprawdę y, to jest taki trik, wam powiem, jak tutaj widzicie do góry tego linka w tym dokumencie, jeśli ktoś korzysta z dokumentów w Google, jeśli zamienicie to edit na końcu na copy, to automatycznie kopiujecie dany, dany dokument już jak gdyby na wasze konto y, na wasze konto y, google'owe, czyli jak i będziecie w tym dokumencie, możecie w ten sposób to zrobić. O, widzę, że już ktoś tutaj wszedł do, wszedł do dokumentu, także on tutaj jest, możecie go kopiować, wrzucać komentarze. Jeśli dobrze pamiętam, to jest to zrobione. Każda osoba mająca link może komentować, więc możecie komentować, dorzucać swoje pomysły. Myślę, że warto, żeby ten dokument w jakiś sposób też, też, też żył. Monika napisała, czy można ten dokument na, na maila? Wiesz, co możesz go pobrać tutaj z tej, z, tego, z tej listy, tak? Czyli tutaj, jeśli jesteś, będziesz miała pobierz i w dowolnym formacie możesz sobie ten dokument, dokument pobrać i zapisać u, u siebie. Dobrze, to lista zadań jednoprocentowca za nami. Co my tu jeszcze mamy na dzisiaj? To było najważniejsze. Akcja Fanimani dla NGO i tutaj znajdziecie informacje w panelu organizacji na Fanimani. Akcja FaniMani dla NGO jest skierowana do tych organizacji, które nie mają statusu OPP, a chcą wesprzeć nas w zbieraniu 1 procenta podatku. Wszystkie szczegóły tego są opisane w panelu organizacji właśnie w tym w tej zakładce 1%. 1%. I chyba wychodzi na to, że dotrzeliśmy do, do, do wyspy pytań. Jakie macie pytania, jakie macie pomysły, um, co byście jeszcze nie wiem, dodali do tego wszystkiego, do tego jednego, jednoprocentowego, do jednoprocentowego worka? Um, mi przyszedł do głowy taki pomysł, chyba że ktoś z was już robił takie wyliczenia. Bo pewnie to jest, to jest temat właśnie z dużym znakiem zapytania na ten moment, jak nowy, nowy polski ład wpłynie właśnie na 1%. Nie wiem, czy ktoś z Was robił kalkulacje, tak? jak to wygląda, wyglądało w roku, czy będzie wyglądać w tym roku, a w roku przyszłym, czyli nie wiem, ile Wasz darczyńca de facto przekaże. Mniej, a może więcej, może, może będzie więcej. Czyli już mamy podpisaną umowę, Justyna napisała, inna organizacja na pomoc w zbieraniu jednego prezentacji. nie jesteśmy OPP, to możemy skorzystać z wsparcia e, od Was. To, to możecie jak najbardziej korzystać z pozostałych narzędzi, tak, czyli e, widget funny money, tam, e, tam rzucacie informacje e, o tym KRS-ie który, który, i celu szczegółowym, który, który dostaliście w tych materiałach graficznych też możecie w tych materiałach też możecie podać wpisać po prostu czyli nie zaznaczacie tam gdzie pokazywałem panel organizacji nie zaznaczacie opcji OPP ale możecie to pole będzie otwarte możecie wpisać możecie wpisać wasz KRS i wasz Yy, i wasz cel szczegółowy, ja może tutaj wej wejdę, może yy, spróbuję na innym koncie wam to pokazać, yy, bo jeśli ktoś zaakceptuje regulamin 1% funny yy, money dla NGO, to jak gdyby tutaj ta edycja jest, jest niemożliwa, no ale tu mamy taki przypadek, czyli tak na dobrą sprawę, nie zaznaczasz wtedy tego, a wpisujesz tutaj ten KRS i cel szczegółowy, który, który chcecie. I to są jak gdyby te dane, też które, które my będziemy pobierać do, i to będzie się pojawiać na przypominajce fani na Tak, Czyli tak, jak najbardziej, możecie z tego, z tego skorzystać. No dobrze. Na Facebooku pytań nie widzę. Także ja dziękuję Wam bardzo za, za Wasz czas. Nawet mi się udało skończyć, widzę, równo 13. Wow! Skończyć w miarę, w miarę na czas. Jeśli chcielibyście ze mną porozmawiać na ten temat, czy na tematy związane z fani mani, z darowiznami od zakupów w internecie, a może z innymi rzeczami, które, które, które robimy, to tutaj możecie do mnie napisać, albo umówić się po prostu na, na spotkanie takie online. Od razu powiem na spotkanie bezpłatne online, i możemy po prostu się poznać, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami a, i być może zainspirować wspólnie do działania, czy w, może do zrobienia jakichś innych narzędzi, które, które gdzieś tam my jesteśmy w stanie zrobić, ale na przykład wy jako organizacja nie wiem nie macie programisty, czy programistów, którzy byliby w stanie coś zrobić. Macie jakieś pomysły na to, jak jeszcze można wspierać organizacje społeczne w tym, żeby pozyskiwały środki, to my jesteśmy otwarci. Um, nagranie z dzisiejszego spotkania będzie dostępne za kilka dni na akademiafanimani.pl. Także tam zapraszam. Tam też będzie link do prezentacji dzisiejszego spotkania. Ja za chwilę też wrzucę do, na, na Facebooku na grupę Fundraiserzy Fanimani. Wrzucę podsumowanie z dzisiejszego spotkania razem z linkiem do. Listy 1%, do listy jednoprocentowca. Jeszcze pojawiła się informacja, czy można tą informację na maila poprosić lub na profil organizacji na Fanimani odnośnie możliwości spotkania online. To mam prośbę Justyna, jeśli nie możesz zrobić sobie zrzutu ekranu w tej chwili, to napisz po prostu do mnie na marek małpa Fanimani, to, to się o tym umówimy. Dobrze, dziękuję bardzo za wasz czas. Miłej, miłego czwartku i miłego weekendu, który się zaczyna już jutro po południu. Do, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej! Fanimani.pl wiele okazji do pomagania.